Słuchasz Studio Krzej. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. To jest rozmowa w studio o Krzei. Ja nazywam się Karol Młota, moim gościem jest dzisiaj Michał Żyro. Cześć Michał. Cześć. Naszą rozmowę chciałbym podzielić na trzy rozdziały. Na początek chciałbym zacząć od serii krótkich pytań, później będzie główna rozmowa, główna część, czyli nasza rozmowa, a na zakończenie wróciłbym do pytań kibiców, którzy zadawali je na naszych kontach w mediach społecznościowych. Tak jak mówiłem, zaczynamy od konkret pytania. Jak tam, Michał, jesteś gotowy? Mhm. Jeśli tak, no to zaczynamy. Morze czy góry? Góry. Którego buta wiążesz pierwszego? Lewego. Netflix czy kino? To i to w sumie. Teraz Netflix. Mhm. Jak strzeliłeś pierwszego gola w Ekstraklasie? Przy zamieszaniu polu karnym przeciwnika, gdzie wydawało się, że może być rzut karny dla nas, przyjąłem piłkę i uderzyłem po długim rogu w samo okienko. Kawa czy herbata? Kawa. Urlop latem czy zimą? W związku z tym, że mamy ten urlop właśnie dość krótki i latem i zimą, staram się wykorzystywać ten czas jak najlepiej i jest mi to dość obojętne, ale bardziej mi do ciepła kryje, niż do zimy. Mhm. Aktywne czy leniwe wakacje? Aktywne zdecydowanie. Instagram czy Twitter? Instagram. Przychodzenie przed czasem czy na styk? Przed czasem. A często się spóźniasz, czy nie, się nie spóźniasz nie, się nie, nigdy? Nigdy nie, ale jestem dość punktowy. A nie spóźniłeś się przypadkiem na zbiórkę? W Czartonie? Nie. Na pewno? Nie było tam żadnej stłuczki czy coś? Była taka sytuacja. Nie spóźniłeś się? Znaczy była sytuacja, że mnie policja zatrzymała wtedy. Aha. Nie wiem, że o tym chyba o tym mówimy. Ojej. Tak, była taka sytuacja, gdy jechałem na mecz, na zbiórkę na mecz i tutaj jakąś boczną drogą po prostu policja mnie zatrzymała, ponieważ to był polski samochód i chyba chodziło po prostu o rutynową kontrolę. To było w Londynie, więc po prostu mnie zatrzymali. I wtedy jakieś miałem też kłopoty z dokumentami, żeby coś tam udowodnić. I zadzwonił do trenera, że po prostu mam problem, żeby ktoś po mnie przyjechał. Akurat trener jechał gdzieś tam kawałek za mną i odebrał mnie. I chyba się nie spóźniliśmy, po prostu przyjechałem z trenerem na tą zbiórkę razem. Aha, w ten sposób. No to czyli elegancko, że trener nie miał nic przeciwko, nie miał problemów? Nie. To już zabawna sytuacja. Okej, okay. Seriale czy podcasty? Seriale. Burger czy pizza? Pizza. Selfie z kibicem czy podpisywanie autografów? Autografy. Konsola czy planszówki? Konsola. Piwo czy wino? Wino. Przyjmowanie czy dawanie prezentów? I to i to. Messi czy Ronaldo? Ronaldo. I ostatnie pytanie, Stamford Bridge czy Old Trafford? Santiago Bernabeu. Okej, okay, pytam w tym kontekście, bo słyszałem, że na Stamford Bridge są ciekawe klamki. Ciekawe klamki? Co możesz o nich powiedzieć? Pewnie domyślasz się, z kim rozmawiałem. Tak, wiesz co, byliśmy w czasie wolnego, udało mi się jakby znaleźć bilety na... Pierwszy raz w sumie kupiłem bilety przez jakiegoś tam brokera, myślę, że tak to można nazwać. Dość popularną stronę internetową, gdzie te bilety sprzedawali oczywiście po wyższych cenach, ale w związku z tym, że ten czas jest u nas jakby dość wyznaczony przez to, jak trenujemy i kiedy mamy urlopy, no to jednak te ceny zawsze są wyższe, nawet jeżeli chodzi o wakacje czy jakieś loty i niestety musimy być do tego przyzwyczajeni, że nie możemy sobie tego wcześniej zaplanować i czekać na dogodne ceny, więc kupiłem bilet na mecz i po prostu się okazało, że dość taka kuriozalna sytuacja. Kupiłem bodajże 3 bilety, w hotelu miały czekać, więc wszystko mailowo załatwiałem. I gdy już przyjechaliśmy na miejsce, odebrałem te bilety, a w kopercie zamiast 3 biletów było 5 chyba tych biletów. No i postanowiłem, że przed meczem te bilety oddam. Powiedziałem, myślałem sobie, że
po prostu ktoś może z tego skorzystać, a wiem, że ten mer był dość, było full obłożenie i nie było tych miejsc za dużo, więc ktoś by skorzystał z tego, no ale wyszło jak wyszło, że w jakimś stopniu posądzili mnie o handel biletami i nie mogłem wejść na ten mecz, ponieważ tamte musieli skasować, ponieważ były nabite już na karnet jakiegoś kibica, który uczęszcza co tydzień czy tam co dwa tygodnie na meczu jest i było to dość kuriozalne, no bo nawet już chciałem dokupić te bilety, które pozostały, ale już nie było żadnych. Spędziliśmy czas gdzie indziej niestety. Czyli krótko mówiąc, pocałowaliście klamkę. Tak, to był chyba ostatni raz, kiedy te bilety właśnie kupiłem przez internet. No to było dość kurnożalne. Później wpisałem maile do tej firmy i dostałem jedynie odpowiedź taką, że po prostu w całej Anglii walczył z tą korupcją i to jest niestety na porządku dziennym u nich, że właśnie są takie problemy. Aha, ale nie miałeś żadnych nieprzyjemności związanych z tym? Nie, na szczęście nie. A drugą też sytuację miałem z meczem na Real Madrid, bo chciałem jechać. Nie wiem, czy słyszałeś o tej sytuacji. Nie, o tym. Był to mecz ligowy, bodajże z Sevillą. I ten mecz już kupiłem miesiąc wcześniej, bo wiedziałem, że będzie termin, na który możemy jechać. No a że Real wygrał Ligę Mistrzów rok wcześniej, to grali w Super Puchar Europy w Azji. No i musieli przełożyć, ale kiedy przełożyli właśnie w ten mecz, który kupiłem tam miesiąc czy dwa wcześniej i bilety bodajże też przepadły, bo już innego terminu nie mogłem zdobyć ani tego przybukować, więc no, takie moje dwie wtopy, więc jak trzeba jakieś bilety załatwiać, to nie do mnie. A miałeś jakieś takie inne stadiony, które odwiedzałeś tak już w wolnym czasie, czy po prostu sparzyłeś się na tych dwóch sytuacjach? Nie. I już nie jeździłeś? Byłem na Stamford Bridge, już później z tatą obejrzeliśmy spotkanie, udało się. Byłem na stadionie Old Trafford, ale nie na meczu, tylko go zwiedzałem i na Realu Madryt, jak mówię, na Barcelonie też byłem, ale nie na stadionie, był zamknięty, tam dookoła chodziliśmy, więc to tak, właśnie gdy byłem ze znajomymi, no to wiadomo, że nie zawsze stadion jest główną częścią wyjazdów, jasne, wiadomo, jasne. Że ta część tutaj męska bardzo chciała, ale jednak mamy na tyle krótki czas tych wyjazdów czasami, że robimy inne rzeczy, a jednak mecz to jest zupełnie co innego niż takie zwiedzanie pustego stadionu. No dokładnie. Poza tym wasze urlopy się pewnie pokrywają, jeżeli wy macie urlop, tak, Liga Hiszpańska też, czy Liga inna ma w tym samym momencie. Tak, a jak mamy jakąś tam przerwę na prezentację, to też nic nie gra, więc wtedy nic nie można zobaczyć. Dobra, no to by było na tyle, jeżeli chodzi o krótką piłkę. To możemy zacząć rozmowę. Zacznę od czegoś trudnego, ok? Mhm. Nie musisz się obawiać, obawiać. Dobrze. Trudne i zarazem dziwne pytanie, bo w sumie mało kto lubi odpowiadać na takie pytania. Jakim jesteś człowiekiem? Myślę, że jestem dobrym człowiekiem. No, mało jest u mnie, uważam, jakiejś tam zawiści, czy takiej niechęci do drugiego człowieka. Myślę, że to jest bardzo dobrą cechą. Jestem taką ciepłą osobą, uśmiechniętą i taką otwartą do ludzi, jest dobrze wychowany i na pewno wiele też tych negatywnych cech znajdziemy, ale myślę, że jeżeli jakoś z tym osobą, no nie przeszkadza, myślę, też nikomu i nikt mojej osoby nie ma gdy za plecami czegoś powiedzieć, bo też jestem prawdziwy i staram się taki być cały czas. Pytam, bo odniosłem wrażenie, może mylne do tego, co powiedziałeś, ale że nie jesteś zbyt ufny i potrzebujesz czasu, aby się tak w pełni otworzyć. Też to jest prawo. No bo myślę, że to wychodzi z przeszłości wszystko. Jakby już tyle osób spotkałem w życiu i niektóre mi się zawiodą, na niektórych nie, więc to jest życie po prostu. Ale myślę, że to jest taka łatwiejsza i taka bezpieczniejsza strona, jeżeli mówimy o poznawaniu nowych ludzi. Na pewno każdej, bo jeżeli chodzi o szatnię, jest to też specyficzny klimat, czy wcześniej w Legii, czy w Anglii, czy tutaj w Gliwicach, czy w innych miastach, czy w klubach, gdzie grałem.
to nawet ostatnio rozmawialiśmy tak tutaj między sobą a propos jak to zachować się w nowej szatni, no bo jednak osobowość jest bardzo ważną częścią tego, jak cię traktują chłopaki i to samo jest na boisku. Ale myślę, że tutaj w tej właśnie szatni piłkarskiej przede wszystkim liczą się umiejętności piłkarskie. Jeżeli jesteś dobrym zawodnikiem, to jakiś tam handicap masz i lepiej jesteś traktowany w drużynie. I też tak podchodziłem do tego, wyjeżdżając z Polski, że po prostu na boisku się obronię i to będzie na pewno łatwiej z komunikacją ze wszystkim. No właśnie to pytanie padło też w kontekście twoich przenosin do Anglii, bo byłeś młody zawodnikiem, przeniosłeś się do innego kraju. Jak to wyglądało w ogóle z twojej perspektywy wtedy? Dość naturalnie. Miałem jakby... Mój mental wtedy był na wysokim poziomie, jeżeli chodzi o to, że ja sobie poradzę i że znam sobie wartość po prostu i że wiem, że z tymi umiejętnościami i z tym nastawieniem, z tymi treningami dam sobie radę. I też tak było. Na początek był naprawdę fajny i tak samo w szatni czułem się bardzo dobrze. Z językiem miałem problemu, dobry kontakt z ludźmi. Szybko wyszło. No jasne. Miałeś jakieś problemy z aklimatyzacją, czy zupełnie to nie... Na boisku wiadomo, te pierwsze mecze to... Nie, właśnie myślę, że nie było problemu z aklimatyzacją, bo sezon trwał, przyszedłem w styczniu do klubu, gdzie od razu graliśmy. Na treningach grało mi się fajnie. Dostałem szybko szansę, zagrałem w paru meczach, byłem chwalony, więc to na pewno od razu daje ci takiego kopa, że w szatni czujesz się dobrze, bo robisz swoje i poznajesz tych ludzi z dnia na dzień. Do dziś się z nimi utrzymuje kontakt, z tymi którzy grają dalej na zapleczu Premier League i jakby traktorują mnie dalej poważnie, można tak powiedzieć. Więc nie, no, myślę, że to było dość fajne. Fajne przeżycie. A ci zawodnicy, ci Anglicy i zawodnicy, którzy grali tutaj do Wolverhampton, nie mieli... Może tego tak nie pokazywali, ale czy nie mieli takich pretensji, mocniej mówiąc, że przyjeżdża młody zawodnik i od razu wchodzi do składu? Nie. Myślę, że to było dla nich normalne ze względu na to, że do Anglii, jeżeli ktoś przyjeżdża za granicę, no to musi się wyróżniać. I ten kult narodowości jest tam tak wysoki, że bardziej może jako Polaka powinni traktować jako jakąś mniejszość i źle jakby mentalnie do niego podejść, ale jeżeli zobaczyłem, tak jak mówię, że ten gość i pracuje i jest na wysokim poziomie, to i że pomoże po prostu przede wszystkim drużynie, no to jakby jest w szatni, jest przyjęty. I myślę, że też tak ja czułem, że zostałem tak potraktowany. Okej, będziemy skakać po wątkach, do Anglii jeszcze wrócimy teraz. Zacznijmy po prostu od samego początku. Dlaczego piłka? Bo pewnie jako młody chłopak miałeś szansę wyboru. Z tego, tak, co miałem. Czytałem, to był i tenis, i bieganie. Miałem. Tutaj w mojej rodzinnej miejscowości w Piotrecznie po szkole zawsze jeździłem bodajże na 15, dajmy na to, na tenis, gdzie mama mnie zapisała na tenis, bo ma swojego kolegę, który uczy gry w tenisa i chciała, żebym poszedł w tym kierunku, bo wyglądałem dobrze, jeśli chodzi o koordynację, uderzenie, jestem leworęczny i ten trener mówił, że jest jakiś tam potencjał, że można iść w tym kierunku. A sport był ogólnie w naszej rodzinie, cały czas mama uczy wychowania fizycznego, tata gra w piłkę, więc sport był zawsze u nas. Tak samo jeździłem na nartach. No, sport jest jakby fundamentem u nas w rodzinie. Tam po tenisie, po jakby godzinnej grze, grałem w piłkę. Grałem w KS Piaseczno i również jakby grałem dobrze. I po prostu w pewnym momencie rodzice usiedli ze mną i stwierdzili, że w którymś kierunku musimy iść, że przyszedł czas, gdzie trzeba wybrać albo piłkę, albo tenis. No i wybrałem piłkę. A dlaczego? Co było takiego w tej piłce, że pociągało cię bardziej niż w tenisie, bo wiadomo, w piłce grasz w zespole, w tenisie mógłbyś indywidualnie osiągać sukces i wszystko byłoby na twoje nazwisko. Myślę, że to, że piłka jest na topie w Polsce, że tak wiele osób na świecie ogląda ten sport, po prostu no, sprawiło mi to frajdę. No, w tenisa nie grałem na WF-ie, ani w inne sporty, zawsze to była piłka. Zostawaliśmy po szkole, nie graliśmy w tenisa, tylko w piłkę i ta piłka była takim kluczem. Jeszcze widziałem, że
wyróżniam się i zawsze przychodzi mi to dość łatwo, czy mijanie tych przeciwników, czy granie z rówieśnikami, zawsze byłem najlepszy, więc dlatego tak postąpiłem. A śledzisz teraz tenisa, czy zupełnie ci to przeszło? Oczywiście te podstawowe turnieje, czy tam jak teraz Iga Świątek wygrywała, lubię Rafaela Nadala oglądać, był z leworęczny tak ja i podoba mi się jego styl, ale to czysto rekreacyjne, na pewno tutaj mówię, że jestem jakiś wielkim fanem. Jasne, a jakieś inne sporty oprócz tego oglądasz, czy tylko piłkę? Praktycznie i siatkówkę, i Formułę 1, różne sporty. Okej. Jaką rolę odegrali twoi rodzice na tym początkowym etapie? Mówisz, że bardzo namawiali cię na aktywność fizyczną, ale nie chodzi mi tylko o treningi w Piasecznie, tylko później już o te treningi w Legii Warszawa. Na pewno miałem ten komfort, że rodzice wozili mnie wszędzie. Było to tak zorganizowane, że gdy przyszedłem do Legii, czyli to była klasa pierwsza gimnazjum, gdzie już po tym okresie podstawówki gry w Piasecznie, dostałem jakby ofertę z Legii. No i z Piaseczna jakby dojazd do Legii jest autobusami. Jak wiadomo, około godziny trzeba się przesiąść, różną drogę przejść. A tutaj miałem ten komfort, że tata mnie woził samochodem dzień w dzień. Najpierw do szkoły na godzinę 8, później już autokarem z chłopakami czy tam autobusem jeździliśmy normalnie na treningi na Legię. Wieczorem przyjeżdżał po mnie godzina 18-19, odbierał mnie no i z powrotem do domu. Tam nauka, nadrabianie zaległości, prace domowe, no i rano z powrotem. Więc to na pewno jest duży kredyt dla nich, że tak nie machnęli na to ręką, tylko starali się mi pomóc jak najbardziej. I oprócz szkoły liczył się też sport. Na pewno jest jakaś tam większa cegiełka, no bo dzieciaki, no, wiem, że czasami mają problem z dojazdami i rzucają to po prostu tą piłkę ze względu na to, że nie mogą sobie poradzić. Może nie mają jakiegoś tam większego wsparcia w rodzinie, a u mnie właśnie, jeżeli tata nie mógł, to woził mnie dziadek. A jeżeli nie dziadek, no to szukaliśmy innych rozwiązań. Ale zawsze i tata jeździł na mecze każde, mama tak samo na wszystkich meczach, jeżeli tylko mogli, byli. Mój tata, już nie pamiętałem tego, ale jeszcze w czasach akademii na każdy mecz musiałeś mieć swoją legitymację szkolną, żeby potwierdzić swój wiek, czy jesteś akurat w tym wieku, że możesz grać w tym meczu i sędzia czasami to sprawdzał, czasami nie. I na pierwszy mecz w Legii, gdzie on już jakby był bardzo zaangażowany w to wszystko, jeździł na treningi, na zbiórki, na spotkania z trenerami, jak to wygląda i tak dalej, no bo wiadomo, w tym jesteś niepełnoletni, sprawy sprzętowe, pieniędzy, no to jest jakby dużo tych spraw dookoła też sportu. No to na pierwszy mój mecz na wyjeździe zapomniałem tej legitymacji i on specjalnie, żebym mógł zagrać i to musiał wrócić. No i tam wygraliśmy jakimś tam dość wysokim wynikiem, parę bramek mi się udało strzelić i nie zdążył w ogóle nic obejrzeć, żadnego tego gola i na pewno był przykro taki niedosyt, ale to była taka dość zabawna sytuacja, że tego pierwszego akurat meczu nie widział. Nie było opcji, żeby zagrać na kartę innego zawodnika, tak jak to miało miejsce? nie wiem, to Legia akurat była dość poważnie tego podchodziła, nie było takiej możliwości. Okej, ile przez ile lat dojeżdżałeś z Piasecznej do Warszawy? W wieku 19 lat prawo jazdy zdałem, to ile bym musiał jeździć? No od pierwszej gimnazjum praktycznie do trzeciej liceum. Sześć lat? Tak. Sześć lat. Nie było tam jakichś akademików, bus i tak dalej? Czy po prostu ty? Później, jeżeli było dość intensywny już i pomieszkiwałem również u swojej babci na Ursynowie mieszkaniu i tam miałem dość fajne połączenie, akurat to nie był problem i to był duży luksus w cudzysłowie, bo prosto z bloku wychodziłem do metra, z metra pamiętam, metro Mielin do Politechniki, tam autobusem do klubu. A czy w trakcie tych dojazdów przez te kilka lat miałeś szansę skupić się na nauce, rozwiązywać zadania, czy po prostu tylko rozmowa z rodzicami? Bo jak ja pamiętam, jak zaczynałem grać w piłkę i to oczywiście amatorską, to po powrocie do domu od razu musiałem powiedzieć, co się działo na treningu, ile było bramek, ile asyst, miałeś tak samo, czy wiedziałeś, że to jest ten czas, czy musisz się skupić na nauce? Nie było czasu na analizowanie treningów, bo ta nauka jednak był mocny nacisk na to, żeby zdać maturę przede wszystkim. Jakby to był cel nadrzędny.
ale ja miałem ten komfort, że Legia miała też swoją klasę i z chłopakami to jest zupełnie też inny świat, jeżeli chodzi o naukę, bo na pewno pomagali nam ci nauczyciele i wiedzieli, jaki mamy tryb życia, nie zadawali nam aż tyle zadań domowych, bo wiedzieli, że ten nasz czas wolny jest dość ograniczony. I niektórzy mieszkali w centrum Warszawy i jakby ten dojazd z Legii był maks 20 minut, tak? Ja w czasie korków jeszcze tych dróg takich dobrych nie było, no to było minimum godzina. A ja często po tych treningach spałem i to w samochodzie, czy nawet rano, gdy wstawałem o 7, jeszcze jakieś tam drzemałem pół godziny w tym samochodzie i budziłem się przed szkołą. Więc to był intensywny czas, ale to było dość automatyczne i po prostu mecze, wygrywanie dawało taki zastrzyk energii na cały tydzień, że idzie to w dobrym kierunku i w szkole nie było problemów, bo robiłeś swoje i na boisku też robiłeś swoje. Dużą rolę w twoich przenosinach do Legii odegrał Jacek Mazurek, czyli dyrektor obecnej Akademii Piłkarskiej Piasta Gliwice. Tak, to też sytuacja, którą znam tylko i wyłącznie z opowieści. Był samo zaproszenie mnie do testów, czy tam na treningi Legii były po scoutingu. Wtedy to były, nie było jeszcze scoutingu, to pan Jacek Mazurek był na meczu reprezentacji Mazowsza, bo to było dość łatwe na tamte czasy, była grupa wyselekcjonowanych zawodników województwa, więc jakby ten scouting, który wtedy dopiero raczkował, było to dość prostsze, żeby tych najlepszych zawodników z województwa złapać i myślę, że nie wiem po jakim czasie i ilu meczach pan trener Mazurek podjął decyzję, żeby jakby mnie zaprosić do Legii, ale po którymś meczu po prostu ja schodziłem do szatni z tatą zawsze po meczu, jakby łapaliśmy się wzrokiem, on mi tylko kciukiem pokazywał, czy mecz był dobry, czy nie. Mieliśmy takie swoje sygnały, czy tam po pierwszej połowie też, czy coś poprawić, czy nie, on mi dawał te wskazówki. I po którymś meczu po prostu widział, że ja rozmawiam z tatą, poszedłem do szatni, trener Mazurek wtedy poszedł do taty, porozmawiali i w samochodzie, czy tam w domu, nie wiem, że w samochodzie już tata mi powiedział, że jest, słuchaj, potrzebny trener, tutaj jest Legia, że są zainteresowani, co ty na to, że dają nam 2-3 dni na pomysł, żeby pomyśleć, co z tym zrobić, nie namawiają jakoś tak natarczywie i co by tu zrobić, więc powiedziałem, że oczywiście, czemu nie. Pojechałem tak naprawdę z ręką na sercu, ci powiem, że na początku nie wiedziałem naprawdę, co to jest Legia, jak to wygląda, bo też Kanal Plus nie mieliśmy w domu, te mecze jednak oglądaliśmy tylko w polskiej telewizji, to nie były też wszystkie, to były takie czasy, że nie było nawet, ja nie miałem czasu na oglądanie meczów i po prostu no, nawet nie myślałem o tym, że ja sobie nie poradzę, w ogóle nie było, nie pamiętam takich myśli, czy ja powiem, ojej, to jest Warszawa, że to jest jakiś inny świat, czy jak to będzie. Po prostu wiedziałem, że ja gram w piłkę, będę robił to, co lubię, tak? I jakby nie traktowałem tego, czy ja wypłynę, czy tutaj jakaś wielka kariera, czy coś, to w ogóle to nie przychodzi mi do głowy. A po twoim przyjściu do Piasta miałeś okazję rozmawiać z dyrektorem Mazurkiem? Tak, akurat spotkaliśmy się pierwszego dnia w czasie testów medycznych w hotelu. Mówiłem, że tutaj pan dyrektor pomieszkuje w hotelu i spotkaliśmy się i jeden wieczór spędziliśmy razem, ale ze względu na pandemię na razie nie ma akurat możliwości się dłużej zobaczyć. Zatrzymajmy się na moment przy tym temacie, bo przyszła mi jedna rzecz do głowy. Czy na twojej drodze do tego momentu, w którym teraz jesteś, jest jakaś osoba, czy są ludzie, którym jesteś wdzięczny? Które ukształtowały ciebie jako piłkarza, które dały ci szansę, czy po prostu ukształtowały cię jako człowieka? No wiele osób. Każdego zawsze co innego. Czym więcej tych osób jest, tym lepiej. Wpadasz na różne charaktery, na różną myśl. Nie no, parę osób mówią mi, na pewno kimś zapomnę. Ale właśnie zaczniemy od Jacka Mazurka. Był również ówczesny dyrektor Legii, pan Andrzej Trzeciakowski, który bodajże teraz jest w Warszawie, albo w Delcie Warszawa. Wtedy była Delta, nie wiem czy dalej jest, nie znam jakby jego kroków, ale on również był dyrektorem, również wiem, że był ważną postacią w tamtym okresie w Legii. Pan ten Jarek Wójcik,
który również jest tutaj. Też mieliśmy dość fajny epizod razem. Radek Kucharski, obecny scout Legii, również był moim trenerem. Krzysztof Dębek, Jacek Magiera. No i Jan Urban, który dał mi szansę i u którego trenowałem. Zdobywałem te pierwsze dotknięcia z ekstraklasą, z pierwszą drużyną Legii. I to dzięki niemu zdobyłem swoją pierwszą bramkę, zadebiutowałem i gdyby nie on, no to nie wiadomo, co by było. Patrząc teraz, jak wygląda świat i tak naprawdę, gdyby się zatrzymać, ile szczęścia potrzebuje, żeby ten pierwszy krok wykonać i zagrać te parę minut w ekstraklasie, no to na pewno trzeba dużo odwagi od trenera i dużo, dużo szczęścia. Mhm. A miałeś okazję im podziękować już tak w przeszłości, czy to jest tak, że ty odczuwasz wdzięczność, ale stricte nie miałeś okazji może? Nie miałem okazji jakby tak, nie wiem, spotkać się i podziękować, bo jestem dalej czynnym piłkarzem. Myślę, że na to przyjdzie czas i ta kariera dość szybko mija i wszystko szybko się dzieje, że na te podziękowania na pewno przyjdzie czas. Ale też jako młody zawodnik, i to jest też duży minus, i mam w sobie taki z tyłu głowy żal do siebie, że jesteś właśnie w młodym wieku i czasami, ale to tak zawsze się mówi, że żałujesz czasami chwil, które przeszedłeś i nie zdajesz sobie sprawy, jak ci ludzie chcieli pomóc i czasami mogłeś jakby dać więcej od siebie. Może nie mówię o treningu czy o tych piłkarskich, ale jakby jako człowiek czasami złapać większy kontakt, zaufanie, czy nawet utrzymywać ten kontakt z tymi osobami, którzy pomogli lub chcieli pomóc. I ja akurat mam taki minus w sobie, że nie umiem jakby tego kontaktu utrzymać. Mam bardzo mało przyjaciół, mam taką swoją grupę, z którą się trzymam. I to jest chyba mój taki duży minus, że tych kontaktów nie mam za wielu. I jednak czy właśnie z trenerem Urbanem nie mam kontaktu, a bardzo bym chciał po tym wszystkim, co mi dał. Czy z Jackiem Magierą mam kontakt, ale też mógłbym mieć większy. No to są, czy tutaj właśnie z trenerem Mazurkiem, czy z Wójcikiem. No wiadomo, że wszystkie losy nasze są różne i ciężko jest codziennie do siebie dzwonić, czy nawet, nie wiem, spotykać się. Ale myślę, że jest to do zrobienia, żeby ten kontakt był częstszy, ale myślę już po karierze. Dopiero nie myślisz, że to jest teraz ten moment właśnie, że doszło to do ciebie, chociaż pewnie to miałeś cały czas z tyłu głowy, a teraz do ciebie to doszło, powiedziałeś to, że to nie jest ten moment, że przy najbliższych świętach... To też nie można kategoryzować, kiedy jest odpowiedni moment, bo losy ludzi są różne, każdy ma lepszy, gorszy moment. Jedni chcą z tobą rozmawiać, drugi nie chcą, to też zależy od dwóch stron, więc... myślę, że to też przyjdzie naturalnie, no po prostu, i to przychodzi z wiekiem. Wspomniałeś o twoim debiucie, jest końcówka derbów Warszawy, trener woła cię z rozgrzewki, mówi, że wchodzisz. Co wtedy czuje taki 17-letni zawodnik? No, wtedy chciałem wszystko zrobić. Wtedy chciałem strzelić, podać, do rożnego podszedłem, wrzucałem, żeby wykorzystać wszystko co się da, bo wreszcie dostałeś to, o co walczyłeś tyle lat. I chciałeś, żeby to nie była jedna chwila, tylko tych chwil, żeby było więcej. Jak się rozgrzewasz przy linii bocznej, to co 10 sekund tylko patrzysz na trenera, czy już ten palec wskazujący jest na tobie, że cię woła, czy nie. No i to była taka sytuacja. Może już nie chodzi o sam mecz, ale czy wtedy dało się odczuć tą presję, jako towarzyszy zawodnikom Legii? Nie. Akurat Legia nauczyła mnie tego, że z ostatnio z Tomkiem Jadłowcem rozmawialiśmy. W Legii nie było czegoś takiego jak radość po meczu. Ponieważ musiałeś wygrać. Nie było, czy w Akademii, czy w młodej Legii, w sensie w drugiej drużynie Legii, w rezerwach, czy później w pierwszej drużynie. Zawsze było tylko i wyłącznie zwycięstwo, a celem było mistrzostwo. I ja pamiętam, że gdy zaczynałem grać i po prostu było zwycięstwo. Było zwykłe przybijanie piątek, dobra robota, kąpiel, jutro się widzimy na treningu.
nie było takich chwil, żebyśmy, nie wiem, tak jak dzisiaj robili zdjęcie po wygranej, czy krzyczeli w szatni, czy robili jakieś kółka na środku boiska i skakali po zwycięstwie ligowym. Czegoś takiego nie przypominam sobie, że było. Jeżeli cieszyliśmy się, to tylko właśnie na koniec zrobionej roboty i jakby to była taka presja tylko i wyłącznie na ten końcowy wynik, a nie na poszczególny mecz, bo poszczególny mecz był jakby takim spotkaniem, musisz to zrobić i nie ma innej możliwości. A to nie o to chodzi w piłce, żeby właśnie te emocje były cały czas, a nie tylko po prostu skupienie się na długofalowym projekcie? Ale dzięki temu może, że ten cel był aż tak wysoki i tak daleki, nie popadałeś w samozachwyt. Powiedziałeś, że jeden mecz, czy 5-0, czy 1-0, to jest kompletnie żadna różnica. Jak przegrywałeś, to również się poszedłeś kąpać, ale bardzo zdenerwowany i następnego dnia miałeś trening i musiałeś dać z siebie 200%. Po zwycięstwie tak samo się kąpałeś i musiałeś trenować dalej, bo wiedziałeś, że ten cel jest jeszcze dalej. Da się to jakoś porównać do innych klubów, w których grałeś, czy po prostu tak było? Znaczy, to był w cudzysłowie problem w Anglii, bo przychodziłem do drużyny, która była na 7-8 miejscu i po jakimś, nie wiem, zremisowanym czy przegranym meczu była muzyka w szatni, były śmiechy, chichy, a dla mnie to było dość duży szok, że po przegranym meczu jakby reakcja zawodników była taka, nie inna. No z biegiem czasu wiadomo, się do tego przyzwyczaiłem, ale nie mogłem sobie na początku tego wyobrazić, jak można chwilę nie usiąść po przegranym meczu i nie pomyśleć, co się stało, jakby zacząć jakąś tam dyskusję na ten temat. Ale później się przyzwyczaiłem do tego, że tych meczów jest tyle i to szczególnie w lidze angielskiej Championship, na 40 spotkań, że nawet nie było czasu na to, bo za 2-3 dni jest następne spotkanie. Jakby do tego trzeba było się przyzwyczaić i delikatnie zmienić swoje nastawienie. Jak wspominasz w ogóle swoje początkowe lata w Ekstraklasie? Chodzi mi o ten okres, kiedy wchodziłeś do piłki, zacząłeś grać trochę częściej. Z tego, co pamiętam, dało mi się doczytać, to nie do końca przychylne komentarze towarzyszyły twojej początkowej grze wśród kibiców Legii. Nie wiem, jak się do tego odnieść, bo nigdy... To jest śmieszne, przez to, że teraz te media wyglądają, są bardzo, bardzo blisko ciebie. Wtedy jeszcze tak bardzo tego nie było. I nigdy w życiu, i to wiele osób mówi, że im więcej tego hejtu, czy tam tych złych słów, czy w gazetach, czy w życiu wirtualnym jest, to nigdy w życiu nikt osobiście do mnie nie podszedł, nie powiedział: panie, co pan robi? Weź pan, zejdź z tego boiska. Wiadomo, że na stadionie, gdzie przychodzisz z grupą chłopaków i da się usłyszeć jakieś wyzwiska czy coś, ale nigdy w życiu nikt w czasie spaceru, a na pewno ten wzrok ludzi, którzy widzą ciebie, czy jesteś w hotelu z rodziną, czy idziesz na spacer, czy w restauracji i widać to, że się ludzie po prostu gapią na ciebie i cię poznają. Nigdy nie miałem sytuacji, żeby ktoś coś krzyknął i powiedział negatywnego na mój temat, a wręcz przeciwnie. Były to pozytywne rzeczy. No i później zdaję sobie sprawę, że jednak ci ludzie wirtualni są dość mali i jest ich garstka. I czy oni mają rację, czy nie, to naprawdę cię to nie interesuje. Ale na pewno to było... Znaczy były jakieś sytuacje, że... nie wiem, o które po prostu te komentarze chodzi, bo za bardzo ich nie pamiętam, bo to było dość naturalne, że te komentarze będą. Czy też mnie nie chodzi, że to było w stosunku do ciebie, to jest taki dosyć problem aktualny i w przyszłości też to miało miejsce, po prostu ten wszechobecny hejt. Znaczy, traktowałem to zupełnie, zupełnie normalnie i jako część taką powszednią, że musi to być. I nie zwracałem jakby na to uwagi. I to myślę, że to jest najlepsze rozwiązanie i to daje same plusy, ponieważ przyzwyczajasz się do tego, traktujesz to jako rzecz normalną. A na początku swojej kariery, czy ogólnie w trakcie swojej kariery pracowałeś z psychologią sportową? Tak, miałem parę spotkań. Nawet w Akademii pamiętam, właśnie za trenera Mazurka mieliśmy spotkania z dwiema paniami.
Nie wiem, czy to właśnie były panie psychologi sportu, czy z psychiatrii, czy skąd, ale jeździliśmy grupą rocznika 92 całą drużyną na zajęcia, kładliśmy się na poduszkach. Mam takie przebłyski w głowie dokładnie, nie pamiętam dokładnie, jak to wyglądało, ale że jeździliśmy w pewne miejsce, gdzie się kładliśmy, była muzyka, pani coś mówiła. Może to była jakaś forma medytacji, czy właśnie pojednania naszej grupy, ale były takie sytuacje. Nigdy jakby regularnie nie uczestniczyłem na takie zajęcia, ale jakieś tam próby były. A uważasz, że w jakimś stopniu taka rozmowa z psychologiem może pomóc zawodnikowi? Tak. Myślę, że może pomóc. Jeszcze nie zaczęliśmy mojego tematu kontuzji, który pewnie będzie, ale to był moment, gdzie jednak strach przed kolejnym urazem podobnym, przed tym, jak to mi się stało, no to był. I myślę, że wtedy jest potrzebna taka osoba z zewnątrz, która może twoją głowę odwrócić jakby w inną stronę i pomóc zareagować na to, jak twój mózg się zachowuje. Właśnie miałeś taką osobę w Anglii podczas? Miałem, tak. A polecałeś komuś, jeśli widziałeś, że któryś z twoich kolegów na boisku bądź kolegów spoza boiska ma jakiś problem, po prostu chodzi z głowami? Ciężko to wyczuć, jeżeli chodzi o piłkę nożną czasami, bo nie wiesz, czy to jest sprawa głowy, pewności siebie, czy umiejętności. Czasami ciężko jest ciężko być osobą, która by doradziła, bo nie jesteś tak blisko, spędza z nią czas oczywiście w szatni, ale nie jesteś tak blisko, żeby stwierdzić, czy ta osoba potrzebuje takiej pomocy, czy nie. Niestety czy niestety sam musisz podjąć taką decyzję, czy chcesz nawet spróbować, czy nie. Moim zdaniem to świadczy ogólnie o dojrzałości człowieka, który na ten krok się decyduje, bo pewnie możesz pomyśleć, a to mnie nie dotyczy, problem sam się rozwiąże, ale jednak jeśli decydujesz się na taką świadomą pomoc od kogoś, to znaczy, że już jesteś na tym etapie właśnie takiej dojrzałości. Na pewno tak. No, młodsi zawodnicy pewnie to wyśmienią, powiedzieli, a ja potrzebuję, bo jestem mocny, ale są momenty w życiu, że po prostu taka zwykła rozmowa może pomóc. Przygotowując się do tej rozmowy, zapytałem kilku osób właśnie o ten twój pobyt w Anglii. Jak myślisz, jakie słowa się powtarzały? Ogólnie oglądamy całościowo i jedno z tych słów właśnie to był pech. Kolejne to był ten dobry początek, nadzieja i ten niedosyt, który pozostał po wszystkim. Zgodzisz się z tymi czterema słowami? Nawet dobra, chronologicznie zresztą z tym dojrzewam. No tak to się pojawiało, także tak to wyszło. Czy jeszcze konkretne słowo ci przychodzi do głowy, czy krótkie, jednozdaniowe, jednosłowne podsumowanie tego? Nie, no na pewno jednym słowem tego się nie da określić, co tam się wydarzyło, bo wydawało mi się to dość naturalnym, kolejnym krokiem dla mnie, a wyszło jak wyszło. No jasne, ja muszę przyznać, że śledziłem twoje poczynania na angielskich boiskach, bo w momencie ogłoszenia transferu, chyba Wigilia, wtedy miałem też już świąte, czy w agencji informacyjnej, także dziękuję, że miałem co robić wtedy. Później był dublet, bramka w kolejnym meczu, kontuzja łydki, powrót. Dosyć szybko, bo wróciłeś od razu i wygrałeś praktycznie w pierwszym składzie i później ta feralna kontuzja. Musiało być ciężko po tym urazie. Jak w ogóle znajdowałeś siłę, żeby wstawać kolejnego dnia, iść na rehabilitację, iść na siłownię i tak dzień po dniu dochodzić do pełni zdrowia? Na początku, pamiętam jak to się stało, leżałem sobie właśnie na kozetce, na wyjeździe to było, więc sobie jakby zszedłem w przerwę, to było w 4,5 minucie, zszedłem z boiska, siedziałem sobie na kozetce, zadzwoniłem do rodziny, że to się stało, bla bla bla, ale nie wiedziałem dokładnie, mówię, że coś z kolanem, że coś chrupnęło dość mocno, ale przez to, że miałem wcześniej urazy, i też zabiegi i szybko się rehabilitowałem, szybko zawsze wracałem i ten slogan wrócisz silniejszy nie był przypadkowy, bo zawsze gdy wracałem byłem w wysokiej formie i czułem się naprawdę, naprawdę dobrze, więc podszedłem znowu do tego dość naturalnie, że to nic, nawet jeżeli to jest zerwane kolano i słyszałem zerwane więzadła, to wiedziałem, jak wygląda proces rehabilitacji i wiedziałem, że chłopaki przywracali po 8 miesiącach czy po 12, więc mówię, no
pauzowałem wcześniej, nie wiem, 3 miesiące, no to dam radę i 8, zrobimy to w 6 jak najszybciej, szybko zabieg i tak dalej. I na początku tak mi się wydawało, w ogóle nie przyjąłem się tym urazem, bo również w Anglii, gdy robili mi bezpośrednio po tym meczu testy na to więzadło przednie, bo da się to w sposób jakby praktycznie sprawdzić pod palcami odpowiednim ruchem, czy to więzadło trzyma, czy nie. Ten język medyczny, angielski, nie znałem go jeszcze i mówili ACL, a nie wiedziałem za bardzo, o co to chodzi, czy chodzi dokładnie o to więzadło, czy nie. Więc jakby tak naprawdę nie wiedziałem skali tego urazu, ale wiedziałem, żeby było to dość mocne i dość poważne. No i później po paru dniach, gdy usiedliśmy, zrobiliśmy rezonans, była opuchlizna i wyglądało, jak to wyglądało. Jakby zdałem sobie sprawę, jak to wygląda. Później jakby konsultacja w Londynie, szukanie doktora. Później się okazało, że trafiłem na naprawdę świetnego specjalistę, który mi pomógł, gdzie mogę grać do dziś. I jakby to jest dość dziwne właśnie, że wtedy nie zdawałem sobie sprawy, że to ten uraz jest tak poważny. A fizjoterapeuci czy doktor w Anglii wspominają ich bardzo dobrze, bo i super wykwalifikowani fizjoterapeuci, ale też super ludzie, zawsze pozytywni. Wiedzieli, znali mnie, że jestem pozytywny, nastawiony, że wszystko będzie dobrze, że wrócę, że pracuję, że nie jestem jakimś tam leniem, prowadzę się bardzo dobrze. Ale jednak ten uraz był dość dużym problemem i powiedzieli, że to jest, u nich to się mówi serious injury, czyli dość poważna rzecz, która się nie zdarza na co dzień. A mi się na początku wydawało, że to jest tylko i wyłącznie jakby jedno więzadło, które trzeba zepić. Okazało się, że to były trzy plus różne komplikacje inne, o których też medyk powinien się wypowiedzieć, nie ja, bo ten język jest dość skomplikowany. I to nie była też taka kontuzja, którą możesz wyleczyć w 6 miesięcy, gdzie przed znakiem ACL, który też nie chcę porównywać z innymi zawodnikami, ale taki Arek Mil, który wracał szybko po jednym i po drugim zabiegu, no to nie taka to była kontuzja, to było zupełnie co innego. Okej, na początku mówiłeś, że nie zdawałeś sobie sprawy, że podchodziłeś do tego pozytywnie, ale czy z czasem nie pojawiały się jakieś negatywne myśli odnośnie tego, czy zdołasz wrócić, czy w ogóle kiedy zdołasz wrócić? Nie, no najpierw celowaliśmy właśnie w takie właśnie 10-12 miesięcy, że będzie wszystko okej. Okay. Gdy po operacji dowiedziałem się, że doktor mówił, że okej, okay, na rezonansie wyszło to i to i to, ale gdy otworzył kolano, to mówi, że nie spodziewał się takiego bałaganu. I zastanawiał się, czy nie zrobić tej operacji na dwa razy, bo organizm pod narkozą wytrzyma jakiś czas, ale to był ten zabieg tak skomplikowany, tam tak dużo rzeczy trzeba było robić, że zastanawiał się, czy nie zrobić tego, nie wiem, półtorej godziny po miesiącu, że zrobimy jakby czyszczenie chwilę, później przyjdzie za miesiąc znowu, ale ja mówię, dobra, nie będziemy Michała męczyć i jakby mówię o to dzięki Bogu, że to było właśnie jakby jednego dnia można było to skończyć, chyba operacja trwa 2 czy 2,5 godziny, gdzie zwykły ACL mówi trwa chyba 30 do 45 max, więc no trafiłem na naprawdę fajnych ludzi na szczęście i że dzięki Bogu, że się to po prostu udało. A jakby w czasie rehabilitacji jest protokół pewien, który przychodzisz w czasie urazów. Stosujesz takie szczegóły wewnętrzne, które musisz przechodzić. Te etapy wzmacniania mięśnia czworogłowego, powrót do pełnej sprawności. To jest jakby proces, niczego nie możesz przyspieszyć, bo musisz pokonywać jakby levele w grze komputerowej, żeby dojść. Nie możesz nic przeskoczyć, więc gdy przeszliśmy i nie mogliśmy przejść pewnego etapu, no to wtedy pojawiają się momenty, że czy kolano puchnie, czy nie, co robić, czy trzeba odpuścić pewne ćwiczenia, czy poddać się czyszczeniu kolana, czy nie. No i to są takie różne przypadki i decyzje, które czasami przyspieszają ten powrót, a czasami opóźniają. I jakby tutaj wszystko, czas jest związany z tym, jak to kolano reaguje. No i myślę, to były takie momenty.
Czy miałeś jakąś odskocznię, która odciągała cię właśnie od tych negatywnych myśli, które mogły pojawiać się w tych momentach takich krytycznych, jak chociażby kolano pukło, że musieliście zrobić przerwę, czy... Nie. Mieliśmy rehabilitację codziennie. Praktycznie chyba co 2 tygodnie to był dzień wolny. I rehabilitacja trwała od 10 rano do 17, 16 codziennie. Więc jedyny ból taki w głowie był, gdy chłopaki wychodzili na boisko. W Anglii jest tak często, że siłownie są z oknami wielkimi na boisko i patrzyłem, jak chłopaki trenują, więc to było dość bolesne. Były momenty, że wracałem samochodem i ryczałem, ale no, trzeba było to przyjść. I były takie chwile, no na pewno to jest dość długi czas tej rehabilitacji. Wiedziałem, że na pewno wrócę do piłki na 100%, nie było takiego momentu. A gdy już rehabilitacja się skończyła, ja pierwszy raz na boisko wyszedłem dokładnie 365 dni po zabiegu. Dokładnie w ten sam dzień minął rok, gdzie wyszedłem na boisko, ale szybko musiałem zejść, bo ten płyn się zbiera trochę. No i musieliśmy jakby tam inne kroki podjąć. I gdy wszystko było dobrze, wróciłem na boisko, miałem konsultację u właśnie doktora w Londynie, no to powiedział mi, że no jest z siebie dumny, że tak to wyszło, no bo było zagrożenie, że nie zagram już nigdy w piłkę i on mi to wcześniej powiedział. Więc mówi, nie było gwarancji, że będę dalej sportowcem, ale ja sobie nie miałem w ogóle, nie dałem sobie do głowy wrzucić, że coś może być, że być nie tak. I nawet, wcześniej mówiliśmy o psychologu, ale też nawet mimo, że masz z tyłu całą rodzinę ze sobą i żonę i przyjaciół, no to bardzo ciężko mentalnie było czasami nawet z ich wsparciem i później samo wyjście na trening i nie branie mnie później pod uwagę, jeżeli chodzi o skład, czy później różne rzeczy, jeżeli chodzi o transfery, no ale pewnie dojdziemy jeszcze do tego, bo tych szczegółów jest dość dużo. Jakby no, dużo to w głowie kosztowało mnie, bardzo, bardzo dużo. A miałeś coś takiego, żeby przestać o tym myśleć, nie wiem, znajdować jakieś zajęcie? Nie było czasu nawet. Czy nawet chwilowo wystarczyła rozmowa z żoną czy z rodziną? Pamiętam, że to było w kwietniu mi się stało, czyli zabieg był gdzieś w kwiecień pewnie. Ja tu sobie jestem właśnie na takich pamięci do różnych zdarzeń, które mi się wydarzyły, żeby podać konkretnie datę. Ale kontuzja była w kwietniu, a we wrześniu na urodziny pamiętam, że dostałem wolne tydzień i pojechaliśmy do Portugalii na jakieś tam wakacje. Z Ortezą wtedy razem z żoną pojechaliśmy trochę słońca zażyć, taką przerwę dla głowy przede wszystkim, odciąć się od rehabilitacji, a oprócz tego również robimy ćwiczenia dalej, ale żeby po prostu zmienić miejsce, że tam na 2 tygodnie nawet pojechaliśmy, więc to był taki fajny cel, że słuchaj Michał, robimy pracę tu i tu, chłopaki w czerwcu mają wolne, bo mają przerwę między sezonami, ty nie możesz mieć tej przerwy, nic pracujesz. To też było ciężkie i nie możemy wrócić do domu. Ale we wrześniu znajdziemy właśnie taki tydzień. Mówię, a mam urodziny, to może wtedy, o dobra, to jakoś tam zgramy, żeby to wyszło. No i we wrześniu pojechaliśmy do Portugalii, pamiętam wtedy odpocząć. No i powrót i znowu kolejne 6 miesięcy. Już przerwy wtedy nie było żadnej. Dokładnie, fajnie, że udało się wrócić i teraz w tym momencie chciałem zakończyć temat kontuzji twoją ostatnią wypowiedzią dla kanału Plus i teraz ją zacytuję. Etap odbudowy już minął i chciałem odciąć sprawę odbudowy Michała Żyro i powrotu do formy. Chcę być postrzegany jako zawodnik, na który można polegać na 100%. Myślisz, że tak już jest? Tak się dzieje? No tak. No wiadomo, że te wymagania przez to, jak ma historia wygląda, są duże. No też nie chcę tego zmieniać, niech będą te oczekiwania duże, dlaczego nie, jeżeli dalej uważają, że mogę grać na takim poziomie, jakim grałem, no to jest tylko i wyłącznie działa dla mnie w dobrą stronę. I nie chcę po prostu słów, że dajmy ten czas Michałowi, czy tam Michał nie wygląda fizycznie dobrze, czy chodzi mi o to, żeby odciąć to jedną kreską i mówić, okej, wygląda tak, może wyglądać tylko lepiej. Nie wracajmy do tego, jak było. Jest tak, może być lepiej i tylko tak na to patrzę. To podsumowanie mamy za sobą. Powiedz mi taką rzecz. Czy zawodnik jest w stanie się cieszyć z sukcesu drużyny, mimo że nie grał, bądź grał słabo? Nie, na pewno nie.
ja mogę tylko sobie powiedzieć. Właśnie pytam w kontekście tego, bo znalazłem twoją wypowiedź, że cieszy cię bardziej mistrzostwo twoje z 2014 roku niż to wcześniejsze. A tak, to prawda, oczywiście. Bo być częścią drużyny... Bo ty wtedy miałeś większość meczów na swoim koncie, strzelałeś bramki, notowałeś asysty, a w tym wcześniejszym mistrzostwie grałeś sporadycznie z powodu chyba też urazu. Tak, no są też zawodnicy, którzy na wysokim poziomie, tak jak Marcin Wasilewski grał w Leicester parę meczy, czy tam parę minut nawet może, a zdobył medal. Może nie grał dużo, czy tam coś takiego i po prostu zdobył medal, czy tam tutaj nawet w piaście są zawodnicy, którzy, szczególnie ci młodzi, którzy byli w kadrze, czy tam byli na ławce i dostali medal za mistrzostwo, a nie zagrali, tak? Tylko byli w kadrze. No to chodzi o przepisy, tak? Ale no to tak. Samo posiadanie medalu fizycznie. Czy bardziej chodzi o to, co się dzieje w głowie zawodnika? Wiesz, że jesteś częścią tej drużyny? Czy też chodzi o ambicje może i o twoje postrzeganie futbolu. No bo jeden machnie ręką i powie, dobra, jestem rezerwowym, ale będę miał w CV na 90 minut w przeglądzie sportowym mistrz Polski, czy wicemistrz, czy zdobywca pucharu. A drugi powie, że nie, że mnie to nie interesuje, bo nie dołożyłem praktycznie nic, tylko trenowałem, czy tam przeszkadzałem czasami. Zależało się pracy, ale nie, śmieję się oczywiście. Ale no, na pewno uważam, że jeżeli ktoś ma takie ambicje i jest w tej drużynie po coś, no to tylko po to, żeby grać, pomóc i dać coś drużynie, żeby jeżeli jest ten medal, no to że dołożyłeś cokolwiek do tego sukcesu. I tak jak mówisz, no 2014 to świetny, świetny okres. Tak za Henninga Berga bodajże i tam... Wszystko się zgadzało, można powiedzieć. Mm-hmm. Powiedz mi, jak w ogóle wspominasz ten dzień, jest 1 czerwca 2014 roku, grasz 90 minut w tym meczu z Lechem, ostatnim mistrzowskim. Później odbierasz złoty medal, do którego dołożyłeś swoją, można powiedzieć, nie cegiełkę, tylko cegłę. Jak wspominasz ten czas? Takie słowo wreszcie, że po prostu zrobiłeś swoje, no bo czekałeś jakby tyle lat, żeby być częścią i Legii Warszawa i zawodnika, który coś liczy i nawet to też jest fajne, czujesz się w porządku do innych zawodników, tych starszych, pamiętam, czy do Mira Radowicza, czy do Iwicy kapitana, czy do Duszana Kuciaka bramkarza, no, do tego trzonu drużyny, który mieliśmy, że dałeś coś tej drużynie, że dzięki temu oni mają to w gablocie, ty masz to w gablocie, jakby jesteś częścią tej drużyny, czujesz, kurczę, że to jesteś dumny po prostu z siebie, że w końcu, jak mówię, nie po tych meczach co tydzień, że wygrałeś, tylko jednak ten cel osiągnąłeś i dołożyłeś właśnie i bramki, i asysty, i dobrą grę i na pewno no jesteś po prostu z siebie dumny, że wykonałeś jakby swoją robotę tak, jak wreszcie chciałeś. Skupmy się na tym meczu z Lechem, a tak naprawdę to, co działo się po, czyli na Fecie. I to pytanie może zabrzmi jest nieco dwuznacznie. Powiedz proszę, z kim wróciłeś wtedy do swojego domu w Piasecznie i kto poznał wtedy twoją rodzinę? No to jest wróciły dwie osoby chyba. No bo mówisz chyba o albo Andrzeju Dudzie, ale też był Duszan Kuciak wtedy u nas w domu. Tak, ten wieczór mieliśmy fetę. No i wtedy mogłem się zrelaksować w końcu, jakby też wcześniejsza feta w moim wykonaniu, taka w sensie mentalnie. Cieszyłem się, ale z takim wrażeniem, że nie jesteś w 18, tylko jesteś, nie jesteś w 18, tylko jesteś w 22, 23 i tak dalej. I to jest zupełnie inne świętowanie niż jesteś w tym składzie jakby 11 czy tam 15, którzy w większości grają w lidze. I wtedy też inaczej ja tak to czułem i dalej to czuję, że jeżeli byłem jakby w tej drużynie, no to mogę się cieszyć inaczej zupełnie. Jak to się stało, że Andrzej w ogóle i Duszan? Wtedy trzymaliśmy się bardzo blisko z Duszanem i z jego żoną. Moja żona z jego żoną i Andrzej ze mną. Więc oni po prostu po fecie, po kolacji, Duszan z żoną pojechali do mojej żony do domu w Piasecznie, a my zostaliśmy z Andrzejem jeszcze po kolacji
na spotkanie zapoznawcze również z chłopakami jeszcze poświętować, pobawić się. No i Andrzej się źle poczuł po prostu o którejś godzinie i po prostu musieliśmy wrócić szybko do Piaseczna. Wtedy nie znał jeszcze moich rodziców w drzwiach, poznał mojego tatę. Było dość późno, ale nikt nie spał wtedy, bo było jeszcze również oni świętowali w domu, oglądali powtórki meczu. No i rano Andrzej wstał, pamiętam, też powiedział im dzień dobry, a mi tata, no już się widzieliśmy, cześć. Było dość wesoło, ale no nie, same pozytywne rzeczy. Właśnie Andrzej się przyznał, że nie chciał wracać do siebie do domu, bo jego domu czekał jego ojciec. A, okej. Okay. Dlatego pojechał do ciebie, bo zaproponowałeś noc. Tak, tak. Wróćmy do tej poprzedniej myśli, bo pytałem, czy miałeś jakąś odskocznię w trakcie kontuzji, ale czy masz jakąś odskocznię po przegranym spotkaniu? Co pomaga tobie po prostu nie myśleć o tym, co się działo chwilę wcześniej? No na pewno wyciąganie wniosków, to jest przede wszystkim analiza spotkania. No, mamy teraz takie platformy wideo, że można praktycznie godzinę po spotkaniu mieć już analizę swojego spotkania i najpierw patrzysz swoje błędy, czy mogłeś coś zrobić więcej, a następnie patrzysz na drużynę. Akurat wtedy w Legii nie było to analizować, bo większość spotkań wygrywaliśmy, muszę tak to powiedzieć, a jeżeli coś przegrywaliśmy, no to jakby byłem na tyle młody, że za bardzo się tym nie przejmowałem, bo wiedziałem, że są inni starsi, którzy rozmawiali o tym. Ja się w to nie pakowałem, więc więcej słuchałem niż jeżeli mnie spytali, to wtedy coś mogłem powiedzieć, a nie odwrotnie, bo jakaś ta hierarchia w drużynie była. A teraz mam rodzinę, mam dziecko, więc sam powrót do domu jest zupełnie inny, bo się odcinasz, bo masz córę, która lata i jeżeli ona się uśmiecha, no to zapominasz o tym, że mecz przegrałeś. No i to jest fajne. A wcześniej, tak jak w Anglii, masz mecze kolejne i tej analizy naprawdę nie ma, no bo są inne mecze i walczysz o skład na następne spotkanie, bo jeżeli przegrałeś, no to są zmiany i jeżeli nie grałem, no to mam szansę wskoczyć do składu i na treningu pracujesz na 100%, żeby dostać tą szansę. Więc też myślę, że wiele momentów takich, że usiadłem i złapałem się za głowę, co jest i dlaczego przegraliśmy, nie było. Pytam, bo w jednym z podcastów Karol Kos, siatkarz, powiedział, że najlepsze po przegranym meczu jest trening następnego dnia. Zgodzisz się z tym? Zgodzę się, tak. I trening, a najlepiej jak jest mecz. Czy nawet po wielkiej wygranej, tak jak my ostatnio, to chcieliśmy już grać w środę. Mecz już był w piątek, no dawajcie ten mecz w środę. A tak samo po przegranym, szczególnie gdy jesteś zdrowy i masz taką adrenalinę dalej w sobie, że kurczę, nie, że mogłeś więcej, ale kurczę, nie wszystko było po twojej myśli, ale masz tą energię, żeby kurczę pokazać, że jednak to jest tylko i wyłącznie przypadek i to są właśnie te momenty, gdzie chcesz grać jak najszybciej. Powiedziałeś, że nie jest czas na jakiekolwiek podsumowanie, ale chciałem przytoczyć liczby. Masz 28 lat, 4 mecze w reprezentacji Polski na swoim koncie, ponad 130 występów w Ekstraklasie, sukcesy, mistrzostwa, porażki, kontuzje, przeszedłeś wszystko. Co możesz powiedzieć młodym zawodnikom, dopiero wchodzą do Ekstraklasy, lub takim młodym dzieciom, które dopiero zaczynają przygodę i swoją drogę? Może to nastawienie chyba było kluczem do wszystkiego, bo może to brzydko zabrzmi i źle, ale ja jakby zawsze wiedziałem, że będę dobry, bo czy to na podwórku, czy w Legii byłem zawsze wyróżniającym i w ogóle nie patrzyłem na inne jakby przeciwności z zewnątrz, które przeszkadzają. Zawsze jakby wiedziałem, że prędzej czy później z tego, może z Piaseczna nie myślałem, że będę w Legii, ale już z Legii, że będę w rezerwach Legii, to była ta młoda ekstraklasa, że będę w młodej ekstraklasie. Wiedziałem, że będę w pierwszej drużynie i wiedziałem, że prędzej czy później zadebiutuję. Miałem takie swoje przeświadczenie, że coś takiego w sobie, że na pewno się uda. I tak samo wyjeżdżając do Anglii, wiedziałem, że się uda. I że nic tego nie zaburzy, że ten sukces osiągnę, że okej, nigdy nie patrzyłem jakoś, zawsze tymi małymi krokami szedłem, nie robiłem żadnego kroku większego i nie myślałem nagle, że będę mistrzem Polski czy kapitanem Legii od razu w wieku 18-19 lat, w ogóle nic takiego, bardziej właśnie te powolutku swoje cele stawiałem. No i myślę, że kluczem też do nie bycia w jakimś niekomfortowym miejscu
dla piłkarza, czy tam nie wybrania złej drogi, jest towarzystwo, z którym się zadajesz. Bo ja znam kolegów, którzy wybrali towarzystwo, albo mieli kolegów, którzy przez to, że spotykali się z osobami, którzy nie byli prosportowi, woleli zupełnie inne rzeczy niż te, które na ten etapie swojego życia nie były właściwe. Przez to jakby może zniknęli trochę z tej piłki nożnej, a wielu było bardzo dobrych, perspektywicznych, a im się nie udało, albo którzy grają w mniejszych ligach. I myślę, że towarzystwo jest bardzo, bardzo ważnym, czy tam otoczenie twoje bardzo ważnym czynnikiem, jeżeli chodzi o sportowca. Czyli taka ambicja, upór, dążenie do celu i otoczenie. Mhm. To jest cel do sukcesu, tak? Dobra, no to zmieńmy na moment temat. Z twoich mediów społecznościowych można wywnioskować, że lubisz podróżować. Jakie wizyty, w jakich krajach najlepiej wspominasz? Z żoną mamy zasadę taką, że dopóki jesteśmy młodzi, chcemy latać jak najdalej się da. Czyli... Podoba mi się ta zasada. I wiadomo, że mamy ten czas również ograniczony, tak jak wcześniej mówiłem, czyli ten przełom maja-czerwca plus kawałek zimy, gdzie możemy ewentualnie gdzieś lecieć. No i to są jakby terminy, które zawsze mamy w głowie i plany, które możemy ziścić. Ale no to byliśmy na Malediwach, tam było super i też mamy plan, żeby się z małą Helenką gdzieś tam w tamte rejony kiedyś jeszcze polecieć, bo na pewno lubi piasek biegać, pływać uwielbia, więc to jest fajne miejsce, które byśmy powtórzyli, ale też z drugiej strony byśmy chcieli coś nowego i podobne miejsca byśmy chcieli, jak nie wiem, Filipiny, na których nie byliśmy. Ale byliśmy na Bali, też było fantastycznie, byliśmy tydzień w dżungli, tydzień w mieście. I to jest dość aktywny wypoczynek, nie siedzimy, nie leżymy, tylko zwiedzamy. Byliśmy tam z naszymi przyjaciółmi. To myślę, że to są te dwie destynacje. Byliśmy na Sylwestra w Nowym Jorku, dość spontanicznie też się udało, więc to też zupełnie inna, jakby, inna strona świata, porównując z tym, co wcześniej mówiłem. I pora, no tam zima. W Tajlandii, no Tajlandia jest przepiękna i też również fajnie. Tam spędzaliśmy czas w wielu miejscach. No to jest takie na razie, takie top 4, top 5. Właśnie pytałem też ze względu na Tajlandię. Słyszałem, że miałeś ciekawą hotelową licytację przy stoliku numer 4. Tak. Powiedz coś więcej o tym. No był Sylwester. Byliśmy w znanym hotelu marki po prostu Hyatt. W czasie Sylwestra była licytacja. Był konkurs, w którym do wygrania były różne licytacje, bodajże z 4 czy 5 licytacji. Do wygrania był pobyt właśnie w jakimś hotelu Hyatt na świecie. Bodajże Hongkong, Londyn, no przeróżne destynacje. No i przed losowaniem pan konferencjer opowiadał, jacy to goście zaszczycili nas na tym wieczorze. No i przy stoliku numer 4 wymienia tam po prostu wszystkich. No i w pewnym momencie doszedł do tego numeru 4. No i tam właściciel hotelu Hong Kong, żona jakiegoś tam w Londynu i tak dalej. Większość ludzi przy tym stoliku była związana z hotelem Hilton. No i nie zwracaliśmy kompletnie na to uwagi. Ale gdy doszło już do losów, mieliśmy te swoje również kartki przygotowane z numerem. Przyszło losowanie. No i na konferencję losuje. Pierwszą nagrodę, przybyliśmy Hongkong. O, numer 4 stolik. Zapraszamy, coś tam. No i okej, dziękuję, bla bla bla. Robię drugie losowanie. Stolik numer 5. Okej, numer 6 i tak dalej. No i później były nagrody takie premium, bodajże. Dwie. No i kolejne losowanie. Stolik numer 4. Kolejne usuwanie premium, stolik numer 4. No i taki paradoks, że po prostu ekscytacja, że możemy jakby jakąś tą nagrodę wygrać, ale po raz chyba piąty
na konferencji mówił, it's unbelievable, it's table number four, again. I po prostu widzieliśmy, że tam jest jakiś chłopak. Aha, myślałem właśnie, że chodziło o was, że wy wygraliście jakąś licytację, ale nie. Z tego co mówisz, to chyba wam się nie udało. Właśnie nie, chodziło, że pan konferencji grał świetną rolę i w pewnym momencie krzyknął na cały resort, it's unbelievable, it's again table number four, więc... Później następnego dnia, gdy zamawialiśmy coś do jedzenia, powiedzieliśmy it's unbelievable, znowu, że to jest znane, że to znowu mówię, no i po prostu to był tekst tego wyjazdu. Okej. Myślę, że na tym możemy zakończyć tę część. Teraz czas na pytania od kibiców, których było kilka. To tak, Piotr zapytał, który trener miał na ciebie największy wpływ, na ciebie, na twoją grę? Na pewno Jan Ullman, bo dzięki niemu zdebiutowałem i pomimo tych czasach najmłodszych dał najwięcej wskazówek. Jak również Jacek Magiera, to myślę, że to jest ten duet na 100%. Henning Berg, przy którym myślę, że zagrałem najlepszą piłkę swoją wtedy. I jako drużyna wyglądaliśmy bardzo dobrze. Myślę, że to taka trójka. Okej, okay. Piotrek znowu pyta, czy spodziewałeś się, że Diogo Jota będzie występował kiedykolwiek w tak dużym klubie jak Liverpool? Nie, myślę, że na Liverpool i to ten Liverpool, który teraz jest, który zdobył Ligę Mistrzów, który zdobył Mistrzostwo Anglii, to nie, myślałem. Oczywiście Diego pokazywał na treningach, był solidnym zawodnikiem i miał dużą powtarzalność, miał zawsze liczbę i myślę, że to jest jakby klucz jego formy, bo jeżeli grasz z lepszymi zawodnikami, tak jak teraz w Liverpoolu, sam jesteś coraz lepszy. A w Wolvesach jakby nie wybijał się, nie był jakby wyróżniającą się postacią, jakąś większą, już więcej, myślę, szumu robił Helder Costa, który jest w Leeds teraz. I on jakby miał większą manianę dribbling i jakby więcej tych akcji robił, ale właśnie brakowało mu ich bramek i asyst. A Diego Jota miał właśnie tą powtarzalność, którą się właśnie ceni u trenerów, że jeżeli grasz, to musi mieć bramki, asysty, stwarzasz sytuację i myślę, że tym plusuje. A dzięki temu, że jest teraz w Liverpoolu, gra z lepszymi zawodnikami, to jego również umiejętności będą coraz wyższe. Okej, okay. Krzysztof pyta, dlaczego zdecydowałeś się na przyjście do Piasta? Ponieważ widziałem, że ten klub idzie cały czas do przodu. Jest, tak jak mówiłem przy podpisaniu kontraktu, że tutaj trener Fornalik jest fundamentem tego klubu i jakby już ten trener ci chce, no to nie masz innej opcji jak tylko przyjść tutaj. Szczególnie, że byłem w klubie, w którym no w pierwszej lidze, a tutaj ofertę dostajesz od drużyny, która zdobyła trzecie miejsce i niedawno była mistrzem, więc tutaj nie było innej możliwości jak podpisać kontrakt i tutaj nie było. Mm-hmm. Dominik pyta, pewnie to się łączy, jak to jest grać przy boku kapitana Gerarda Batty? Znam go krótko, no bo praktycznie tylko pół roku, ale i na początku się zdziwiłem, że jakby zawodnik zagraniczny jest kapitanem klubu, ale gdy poznajesz Gerarda i poznajesz jego historię, no to zdajesz sobie sprawę, że to jest odpowiednia osoba tutaj na tym miejscu i zasługuje na bycie kapitanem. I on dba o szatnię, dba o nie tylko te sprawy piłkarskie, ale również inne, pozasportowe, które są ważne w szatni. No i jest bardzo dobrym człowiekiem, a kapitan powinien być bardzo dobrym człowiekiem, bardzo dobrym piłkarzem. Na treningach również jest osobą, która nigdy nie odpuszcza i dopinguje zawodników. Myślę, że ten okres zły, który już minęliśmy, był również związany z tym, że Gerarda z nami nie było praktycznie, bo miał szybko kontuzję. Niestety złapał i te mecze wyglądały jak wyglądały, więc był z nami w szatni oczywiście, ale jest potrzebny na boisku, czy na ławce rezerwowych czasami, więc jest na pewno ważnym elementem tej drużyny. Mhm, też w temacie Piasta Łukasz zapytał, czy uważasz, że drużynę stać na to, aby jeszcze w tym sezonie zaatakować europejskie puchary, czy lepiej skupić się na pucharze, a ligę spokojnie dograć do końca? Nie, myślę, że mamy na tyle mocną kadrę i na tyle dużą, że możemy poradzić sobie i z Pucharem Polski i z ligą. Wiemy, jak przewrotna jest nasza liga. Tych kolejek jest też niestety już w sensie na tym etapie rozgrywek dość mało nam zostało.
bo gramy tylko 30 spotkań, więc myślę, że skupienie się na Pucharze Polski również w tym sezonie jest fajną przygodą i szansą, żeby zaistnieć w pucharach, jeżeli ligą by się nie udało. Ale wiemy, jak to wygląda. Lech teraz ma jakby słabszy okres, też traci punkty. Mamy bliską sytuację do Lechii Gdańsk. Dokładnie tam 3 punkty chyba dzieli się, żebyśmy się zrównali z nimi. Więc te różne drużyny mają różne okresy w sezonie. I pamiętam taką sytuację, jak Piast prowadził bardzo wysoko w lidze. I przez to, że była przerwa ta świąteczna, jakby forma delikatnie wtedy spadła i chyba Legia, czy jakby inny klub zyskał i... To było w sezonie więcej niż czasem, kiedy Piast miał wtedy bardzo dużą przewagę. Tak, i wtedy jakby... Ale to też nie tylko Piast, inne drużyny, czy tam Lechia Gdańsk. Myślę, ten okres właśnie świąteczny, gdzie mamy przerwę i plus obóz, bardzo dużo zmienia i jednak obóz, dobrze przepracowanie, niektórzy trenerzy za bardzo podkręcają, niektórzy za lekko. Ciężko też złapać ten rytm. U nas, pamiętam, w Legii u Henninga Belga również był problem, że po przerwie tej świątecznej nie mogliśmy wejść w rytm, nie potrafił jakby ułożyć tego planu dobrze, bo tej przerwy nigdy nie miał i nigdy nie pracował w Anglii czy w Norwegii, gdzie oni grają innym systemem zupełnie, jeżeli chodzi o terminarz. No i to był właśnie też problem, że nie potrafiliśmy znaleźć tego dobrego momentu na przygotowania. I myślę, że ta przerwa świąteczna jest kluczem do zdobywania punktów w następnej rundzie. Adam pyta, czy taki temat świąteczny, czy chciałbyś znaleźć pod koniką powołania do reprezentacji? Och, oczywiście, że chciałbym. No, powrót do reprezentacji był czymś niesamowitym. Na pewno jest to cel, ale to jest taki bardzo, bardzo daleki cel, ponieważ na razie no, liczy się drużyna i byliśmy w takiej sytuacji, gdzie grałem, przegrywaliśmy, teraz jestem rezerwą i wygrywamy. Kuba Świeczek jest w świetnej formie, więc ja muszę czekać na swoją szansę. Mamy czas właśnie obozu, gdzie mogę wywalczyć sobie to miejsce w składzie i czy grać nawet razem z Kubą, żeby pokazać trenerowi, że również możemy razem dać bardzo dużo tej drużynie, ale tak mówię, przez to, że też sytuacja nasza była jaka była, no to dzięki Kubie, dzięki temu, że właśnie Gerard wrócił i ten skład jest coraz bardziej stabilny, wygrywamy i myślę, że to, że jestem teraz na ławce, jest po prostu naszą siłą i pokazuje, że mamy bardzo dobrą, bardzo dobrą drużynę. Dlatego z tą reprezentacją no wszystko przychodzi naturalnie. Bliżej reprezentacji jest Kuba Świerczak teraz niż Michał Żyro i jak i również inni zawodnicy, czyli Kuba Czerwiński. Patryk Sokołowski gra świetnie, więc no jest jeszcze daleka droga, ale spokojnie, cel jest również gdzieś tam zapisany. Dobrze, Tom zapytał, jaki jest twój ulubiony smak pierogi? Smażony z mięsem. Okej, i zostajemy w temacie kuchni. Marcin zapytał, czy jodł już żeś kluski śląskie, rolada i modra kapusta? Nie jadłem. Właśnie chciałbym dowiedzieć się, gdzie dobrą mogę zjeść, żebym nie popełnił jakiejś, żebym się nie zraził na coś niedobrego, więc jeszcze nie, ale to danie myślę, że dla sportowca na razie muszę sobie odpuścić i zaczekać na przemian. To wszystkie pytania od kibiców, ja również nie mam więcej pytań. Mam nadzieję, że nie wymęczyłem za bardzo. Nie, bardzo miło. Super, super. Jeśli nie, to się bardzo cieszę. Dzięki Michał za dzisiaj, a z wami kibice słyszymy się podczas następnego studia Okrzei, a teraz dziękuję wam za przeszłą godzinę razem z Michałem. Dzięki. I do usłyszenia. Do usłyszenia. Słuchasz Studio Okrzei.